Szukamy nowej Vicky Gabor to tytuł naszego konkursu wokalnego skierowanego do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych powiatu lubartowskiego. Otrzymaliśmy przeszło 20 zgłoszeń od chłopców, dziewczynek w różnym wieku, 8, 11, 14 lat. W środę komisja spotkała się, komisja składająca się z muzyków, kompozytora, a także specjalisty do spraw promocji, spotkała się i wybrała nie 5, jak było założenie, ale aż 6 wykonawców, z którymi spotkamy się w drugim etapie. Dlaczego aż tylu? Poziom uczestników przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Mamy bardzo, bardzo uzdolnioną młodzież w Lubartowie, więc postaramy się tą młodzież jeszcze podszkolić i wypromować. Kolejny etap będzie polegał na występie na żywo na scenie Lubartowskiego Ośrodka Kultury i wtedy wybierzemy jedną najlepiej śpiewającą i zachowującą się na scenie osobę. Może to być chłopiec, może to być dziewczynka, młodsza, starsza, tego nie wiemy, wszystko zweryfikuje scena. Cieszymy się z tak licznego udziału, cieszymy się z ogromnego poziomu uczestników i mamy nadzieję, że rzeczywiście wybierzemy następczynię bądź następcę Vicky Gabor. Trzymamy kciuki, już nie możemy się doczekać kolejnego etapu. Odbędzie się on po świętach. Reportaż z tego wydarzenia przeprowadzi Telewizja Lubartów. Zapraszam serdecznie.